Oto my, kilka lat temu. Oczekiwaliśmy dziecka i bardzo się cieszyliśmy. Nasi rodzice z radością wyczekiwali swojego pierwszego wnuka. Pewnego letniego dnia urodziło się nasze dziecko. Przepełniała nas radość i mówiliśmy do siebie: Junior już się urodził. Teraz rozpoczyna się nasze nowe życie. Byliśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Do czasu, kiedy przyszedł lekarz i powiedział, że coś było nie w porządku. Dziecko było ułomne. Nie było takie, jak inne dzieci. Byłem załamany. Nasze marzenia legły w gruzach. Dlaczego to przydarzyło się nam? Moja żona patrzyła przez okno, nic nie mówiąc. Nie mieliśmy odwagi zadzwonić do naszych rodziców. Pomimo to, życie toczyło się dalej. I nie wszystko było tylko w czarnych barwach. Juniorowi było dobrze, ponieważ pielęgniarki i lekarze robili dla niego wszystko, co mogli. Widzieliśmy, że się uśmiechał i że robił postępy. Jednak to nie było to, o czym marzyliśmy. Bardzo kochaliśmy juniora, ale wymagał dużo pracy przez całą dobę. Poza tym ludzie plotkowali za naszymi plecami. Nawet nasi dawni znajomi o nas plotkowali. Na ślub mojego brata poproszono nas o przyjście bez niego. Dla moich rodziców pilnowanie go było trudnością. Byłem zrozpaczony. Miałem myśli, których nigdy bym się nie spodziewał. I doznawałem uczuć, o których istnieniu nie wiedziałem. Przestaliśmy z żoną ze sobą rozmawiać. Nie było nam dobrze. Jakiś czas później znów byliśmy w poradni dziecięcej. Junior dostał zastrzyki, maści i recepty. My otrzymaliśmy instrukcje. Wtedy mi się przelało. Krzyknąłem do lekarza. A co z nami? My też tu jesteśmy. Nikt nie pyta się, czego my potrzebujemy. Lekarz poinformował nas o pewnym kursie. Miało to być miejsce, gdzie moglibyśmy spotkać innych rodziców, porozmawiać i otrzymać pomoc. Kurs, który miał nam pomóc przywrócić to, co kiedyś mieliśmy. Zdecydowaliśmy się spróbować. Kurs był ofertą bezpieczną i wszyscy mieli obowiązek zachowania poufności. Byłem sceptyczny, ale pojechaliśmy i to wszystko odmieniło. Życie stało się jaśniejsze. Ja trochę mówiłem, ale mało tylko słuchał, co było całkiem w porządku. Miło było znów coś robić razem. Dobrze było być z innymi, którzy są w podobnej sytuacji. Kiedy wróciliśmy do domu, życie stało się łatwiejsze. Śmiałem się po raz pierwszy od miesięcy. Obydwoje zaczęliśmy inaczej rozumieć siebie i innych. To było coś nowego, coś dobrego. I czułem, że byliśmy na drodze ku lepszemu życiu codziennemu. Jeśli masz dzieci specjalnej troski, wzięcie udziału w kursie może być dobrym początkiem nowego, lepszego życia, zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojej rodziny. Zapraszamy na kurs. A co z nami?